Nie ma gościa, więc nie muszę nabierać nikogo, że już nagrywamy, a on o tym nie wie, więc zacznę po prostu. Szanowni Państwo, mógłbym w tym momencie wzorem najwybitniejszego muzyka, najwybitniejszego piosenkarza w historii rocka zaśpiewać. We Are the Champions, ale nie zrobię tego, ponieważ nie lubię, jak ktoś niszczy dzieła kultury, dlatego tylko tak powiem: jesteśmy zwycięzcami. Otóż. Podcast Gutowski i Durniat został ostatnim podcastem na świecie, którego warto słuchać, ponieważ DC i Helwani e, zawiesili mikrofony na kołku, ponieważ Ariel Helwani odchodzi z ESPN. Właśnie dzisiaj odchodzi, więc ciekaw jestem, albo jutro, e, gdzie jego dalsze, e, dalsza kariera się potoczy, jak jego dalsza kariera się potoczy i gdzie uda się teraz. Niemniej, oficjalnie już możemy stwierdzić, że najlepszym podcastem nie w Polsce. Nie w Europie, ale w świecie sportu walki jest podcast Gutowski i Durniat i z tego serca, z tego miejsca, z wielkim sercem witam mojego współtowarzysza. Witam Cię Krzysztof. Cześć. Czy cieszysz się, że jesteśmy już jakby oficjalnie liderami podcastów na świecie, jeśli chodzi o sporty walki? Mhm, jestem w niebo wzięty. Czy spodziałeś się tak olbrzymiego sukcesu? Oczywiście, w zaledwie... że tak. Zaledwie chyba 40 odcinków, bo zaczynaliśmy pod koniec zeszłego roku nagrywać, a już teraz rozdajemy no. karty. No i widzisz. Tak musiało być. to. Tak. Skazanie to na znak. sukces. To znak, skazanie na sukces, tak. Yy, jesteśmy w dwójkę, ponieważ yy, ankieta, którą zrobiłem na Twitterze, wykazała, że tak samo wam jest dobrze, jak są trzy osoby jak są dwie osoby. A tak naprawdę, po prostu problem polega na tym, że my często nagrywamy w porach, które dla innych ludzi są absolutnie nie do przyjęcia, gdyż albo są w pracy, albo mają swoje treningi, no a my nagrywamy wtedy, kiedy jesteśmy między swoją pracą a wieczornymi treningami. I po prostu dzisiaj zadzwoniłem chyba do 12 osób i wszystkie nie mogły, więc jesteśmy sami, ale to nie problem, bo też takie są tematy, które wszy wszystkie jesteśmy w stanie w dwójkę obgadać. Także mam nadzieję, że będziecie się dobrze z nami bawili. Krzysztof. Ucham. Po pierwsze, ruszyło Elisie, czyli Lek albo Lec, jak mówiąc po polsku. Nic nie oglądałeś, pewnie? Mm -mm. Ja, ja oglądałem ja. UFC. Ale UFC to, no to też na C na końcu, także jest podobnie. Yy, ja, ja pooglądałem i z, z, y, zdaje się, że znów będzie równie ciekawy jak w zeszłym roku, bo już pierwszy weekend pokazał, że będzie dużo y, niespodziewanych rozstrzygnięć i będzie interesująco, na przykład G2 przegrało z Schalke, ale wygrało pozostałe dwa mecze. Wyglądali bardzo, bardzo, bardzo bardzo ciekawie i nie mogę się doczekać kolejnych meczów. A propos meczów. Ruszyło Euro. Komu kibicujesz? Poza Polską, ale no, musisz już szukać sobie kogoś innego też, bo za chwilę Polski nie będzie, także... <laughs> no takie drużyny, które zawsze lubiłem, to Francja, Włochy, Holandia. Ja... Bym Francję wyrzucił z tego teamu i też bym powiedział, że to są drużyny, którym zawsze kibicowałem. Aczkolwiek tym razem Francji też kibicuję, bo grali przepięknie wczoraj. I w pierwszej połowie szczególnie to nie było nic skomplikowanego, ale u nich jest taka jakość jednostek, że każdy jest w stanie wymyślić jakieś zagranie, które na koniec meczu jest w highlightach i to mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy widziałeś ten mecz z Niemcami, no, ale jednym okiem tylko, bo to w godzinach treningowych był. Okej, okay. A co jeszcze obejrzałeś do tej pory? Z mecz, meczów otwar tych. Me mecz otwarcia i. To i razem i... oglądaliśmy. No tak. Na sali. Dokładnie. Super było. No ale tak to nie jakoś nie. nie, zrobiliśmy, nie, nie, nie tej najpierw, tej najpierw zrobiliśmy trening, a po treningu sobie zostaliśmy i. Czekaj, i czekaj, jeszcze. Czy znaczy, po pierwsze ty nie trenowałeś? Ej, był drugie... jedną byłem jedną ze stacji. Byłem jedną ze bry. stacji. I to jest... Za chwilę wrócimy. A propos sportu drużynowych do Galideo, ale no chciałem. Czyli nie widziałeś nic więcej z tych meczów? Nie i powiem Ci, że mnie nie grzeje jakoś to Euro. Przez to, że jest tak chyba rozrzucone po całym świecie i że jest tak w takich czasach, a nie innych, to tak mam, że no, do tej pory, za mojego życia, wszystkie imprezy, które były sportowe, te z piłki największe, to wyglądały tak, że włączałem rano, czy tam po południu telewizor, no o 15 chyba była 18-21 mecze, no czyli włączałem o 15 jakieś studio i do 23 siedziałem i coś robiłem sobie, a te mecze leciały i widziałem wszystkie absolutnie mecze z ostatnich trzech imprez na 100%. A z 98. to wygląda, oglądałem chyba z trzy razy, mimo że miałem 7 lat, to miałem nagrane całe Mistrzostwo na kasety i z braćmi oglądowali, oglądaliśmy jeszcze przez kolejny rok te mecze wszystkie. A tu mnie nic, trochę nie grzeje, no. Więc tak. No, a nie wydaje się, że ogólnie ta kultura kibicowania trochę obumarła prze, przez całą tą pandemię? Mi się wydaje, też... że to dlatego, że wszystkiego jest za dużo. Jest codziennie są... Sum... Ja nawet zdałem sobie sprawę, że Właśnie gadaliśmy o tym w weekend, że ja już widziałem na przykład tak samo w MMA, że już kurna, widziałem tak dużo tych walk, że to jest niewiarygodne. Szczególnie, A nie, to z TJ'em rozmawiałem o tym, że dużo lepiej pamiętam te czasy sprzed nie wiem, 10 lat niż na przykład sprzed miesiąca, dwóch miesięcy, bo jak oglądam nie no. wiem, 400, nie wiem, 400 to przesadzam, ale ze spokojem ze 100, 200, poje, ze 100 pojedynków miesięcznie, nawet 200 może, no to po prostu już tego nie pamiętam, nie zapominam tego. A kiedyś wiesz, oglądałem UFC. Pride w danym miesiącu i to było wszystko na przykładny. Ale gale były rzadziej, więc jakby wyczekiwałeś na to, te walki były takie, wiesz To trochę tak jak z filmami, kiedyś by wychodził film ze Schwarzeneggerem, każdy na niego czekał. A teraz filmów z jakimiś aktorami jakby, a nie wiem, akcji, powiedzmy tak, bo Schwarzenegger to raczej tam nie wiem, może jeszcze jakieś komedie jeszcze zagrał. Ale no to jakby to teraz leci ich, non-stop, i nawet przegapiasz w, w którym roku jaki film. A, a wiesz, a kiedyś to było wydarzenie. Także tak samo trochę z galami, no nie wiesz, wtedy czekałeś, bo nie wiem, Wanderlei Silva się był trzy razy do roku. I raz, raz w noworocznej galii i dwa razy jeszcze, no to czekałeś na to, no nie. No i tak samo mi się wydaje, że jest właśnie z tą piłką, dlatego tak nie grzeje, bo masz każdego dnia coś leci przez cały rok, więc na tych euro to nie jest nic niezwykłego. Niemniej mi się bardzo podobało, jak grała Ukraina z taką kozacką fantazją. Holandia gra świetnie i będę im bardzo kibicował, ale myślę, że rozegra się. Nie, nie pamiętam, jak tam są drabinki, ale widziałbym w roli faworytów Francji albo Belgię do sięgnięcia po złoto. No dobrze. Tymczasem, właśnie, skoro mówiliśmy o sportach drużynowych, to w piątek miałem tę przyjemność, że dzięki Krzyśkowi i jego kolegom z Fight Company, którzy wykupili. Piper View do gali The War, obejrzeliśmy sobie to wydarzenie i głównie się śmialiśmy, trzeba przyznać, że LOL content był, był naprawdę w pożo. Była chyba... No tylko dwie postacie były takie, które, które gdzieś przyciągnęły bardziej nasze, naszą uwagę i one się spotkały w finale tego turnieju jednoosobowego, ale no, mówiłem to na Wotorę 1 i powtórzę to teraz jeszcze raz, MMA na gołe pięści nie ma sensu, ponieważ jest to UFC1 jest to sytuacja, w której jeśli którykolwiek zawodników ma pojęcie o parterze, a drugi nie, to zawsze ten wygra. I tak było na pierwszy Galak UFC. I tak było w jeden na jeden walka na style, jak na TVN Turbo leciał kilka lat temu program, który miałem przyjemność robić z Arturem Ostaszewskim. I tak było na Wotorę chyba dwa albo jeden, gdzie przyszedł Pasternak i wszystkich powywracał i rozwalił. I tak było tu na tej gali, gdzie przyszedł Adam Biegański i po prostu chwytał, przewracał i kończył. I to nie ma żadnego sensu. Ale. Walki 3 na 3, Krzysztof. Czy to jest nowa jakość w polskich sportach walki? Nie. <grystanie> Niestety. Znaczy z tych wszystkich gal na gołe pięści, no to uważam, że e, jedyny produkt, który jeszcze się trzymam to też i o, mi się podoba to jest ta gronda. E, ale dlatego, że to są rzeczywiście walki na gołe pięści, jeszcze jest to, że e, musi być skończenie w tej formule. Także no jakieś tam Eee, to dobrze to się ogląda. A tutaj te walki 13 się oglądało beznadziejnie i ani poziom nie był wysoki, ani jakby tak jakieś przepisy jakieś takie dziwne były. No tam pamiętasz, było coś takiego, że można było przysiąść na kolano i potem wtedy ten zawodnik odbiegał od ciebie, to mogłeś wstać i potem podbiec do kogoś. No takie to było jakieś jakieś Szczerze mówiąc, dziwne. No, nie no... skupiałem się aż tak na tym. Tej... No, ale wiesz, ale jakby, ponieważ jesteśmy fanami Gromdy, no to. Chcieliśmy, że to The War to będzie coś podobnego, ale niestety yy, jakby ani niepodobne, tylko coś innego i po prostu kiepskie. Także yy, no co? Też mi się wydaje, że chyba już takie boom na te walki na gołe pięści, szeroko pojęte walki w różnych formułach, to już trochę mi, mi, mija. I nie ja wiem, myślę, że może do końca roku jeszcze jakieś parę gal będzie, ale to już tak chyba. Chyba już tak na to nie grzeje jak na początku. No też boom na robienie każdej gali w pay-per-view. Mam, mam wrażenie, że powiem, za chwilę minie, bo po prostu tak się nie da. Nie da się tyle za, zarzucić rynku. Jeszcze rynku, na którym są tak, są tak klasowe produkcje jak właśnie KSW. Powiedzmy nawet, Fen, no czy gromda, gdzie to jest zrobione naprawdę, widać, że to jest bardzo dobra jakość, no nie wiem, no fame to samo, no to wtedy widz jeszcze czuje, że płaci za coś, nie? A na takich galach poza tym, że płacisz za dostęp, to nie czujesz absolutnie niczego, że zapłaciłeś za cokolwiek, poza, yy, no, dostępem do tego tam, tam nie ma tej jakości. A gdybyś miał zawalczyć kiedyś 3 na 3 kogo byś wziął do swojego Taktimu? Mmm. I ja, ja, znaczy, yy, ja wiem, że jakby były uderzenia głową, to Sylwek Miller, bo <noise> całą galę The Wars się z tego śmialiśmy, że to jest formuła dla Sylwka Millera idealna, ale nie, zupełnie szczerze, masz teraz, wyobraź sobie, że jest 3 na 3, no i nie, no nie, nie, musisz, musisz ale zakładać... Sam, z, z obaleniami, czy same uderzenia? Tak, dokładnie to, z co obaleniami. było teraz. I teraz to... musisz założyć, to... To... że nie, Chyba że się nie bijesz było z a no dobra, okej. Okay. No To ale... tak jak tu a, była formuła, czyli walka na, walka na. To chyba tylko rzeczywiście było tak, że nie można było w parterze. A chyba można było bić w parterze, ale nie walczyć w parterze. Było kopać stąpy, można było robić, ale chyba nie było walki w parterze. A, okay. Tylko w tym 1 no na 1 była walka. No to załóżmy, że taka formuła dokładnie, czyli że nie ma jakby parteru, tylko możesz bić leżącego, ale nie zakładaj, że się bijesz, z że pozostałe ekipy to są kibole, tylko musisz przygotować taki, wiesz, yy, niezniszczalny skład na każdą ewentualność. To kto by był w twoim teamie? Daniela Mielańczuk. Jakby można było wywracać to Mariusz Pudzianowski. No nie, no nie. Ustaliliśmy, że nie można. Musisz sztychać. No to jak nie można, no to uważam, że. Te... Michał Andryszak to jest zawodnik też na taką formułę. Krótkie, no, okay. krótkie intensywne walki szybko się kończą. Dobra. Widzę, widzę go tam. no Widzę go w mojej drużynie. Okej, okay, dobra pasuje mi ten, ten to trio, jak najbardziej. Daniel jako niezniszczalny, wiesz, to jest ten taki e, tank, nie? I, i, i Michał byłby demestilerem. A, był, a ty byś był strzelcem. Czy trochę dobijać? Ty byś był junglerem, ja ja byś, by, by, by byś, byś przychodził znikąd tak, i tak, dobijał. Kopal, ko ko jak ktoś już leży. Dobrze. Koniec żartów i tego wstępu takiego mniej na poważnie. Przechodzimy do poważnych tematów. Tylko, jako się rzekło, przechodzimy do tematów poważnych. UFC 263 to jest gala, która się odbyła w miniony weekend. Miałem okazję ją komentować na antenach Polsatu Sport z, na antenie Polsatu Sport z Tomkiem Marciniakiem i powiem Ci, że bawiliśmy się świetnie, bo była to kolejna gala, na której było, jak się nam wydawało, w trakcie gali złamanie. Potem się okazało, że to było tylko, tylko wystawienie zestawu. Było olbrzymie zaskoczenie. Były przepiękne emocje, które prawie doprowadziły mnie do łez I był też popis jednego z zawodników, a nawet moim zdaniem dwóch zawodników. Także kolejna gala numerowana UFC, która naprawdę dostarcza znakomitych emocji. A jak ty się, powiedz, to jest z mojej perspektywy tak było, a jak ty się bawiłeś? Ja obejrzałem tylko wybiórczo walki. No to, żeby było tak, że. Jakiś efekt wow, no to wydaje mi się, że tylko w tej walce. Yy, tej kategorii 57. Bo tam ten poziom był taki. Yy, no. Taki jak, Jakby oni są. To, się inaczej zupełnie ruszają za w tej kategorii. Może ja może nie jestem z, jakby dużo, z dużo kategorii wyżej, ale no, tam jakby widać, jakby, że oni, oni jakby nie zamulają, nie, jakby wszędzie jest ruch, wszędzie jest atak cały czas, także. No i są odważniejsi, też nie mniej się boją tych ciosów. Tak, z jednej strony jakby nie, nie, nie mają jakby szacunku do tych ciosów albo braku wyobraźni, ale z drugiej strony no pewnie po prostu te ciosy tutaj nie ważą i, i fajnie się to ogląda, tak wymianek jest więcej. I też w parterze tak, obaj są takimi killerami, nie? że jakby idą, idą skończyć w tym parterze, jak mają tylko okazję albo nawet im się wydaje, że mają okazję. No dobra, to o tej, o tej walce za chwilę, abym ja poszedł jednego od góry. Izraela Desania kontra Marvin Vettori. Yy, zaczęło się pięknie dla Marvina, bo pierwsze kopnięcie niskie przechwycił, sprowadził Adesanie, utrzymał go nawet na ziemi i zrobił trochę damage'u. Ale nawet nie na tyle, żeby stracić tę pierwszą rundę. Potem już było dużo gorzej, bo robił mało, robił głównie cały czas to samo i w dodatku nie słuchał w ogóle narożnika, no Rafael Cordeiro w czwartej, w przed czwartą, przed piątą rundą to już prawie tam błagał na kolanach go, żeby zaczął, zaczął słuchać i zaczął robić to, o co proszą i rzeczywiście trochę było tak, jakby mu skupienia wystarczyło na 20-30 sekund, minutę po rozpoczęciu każdej rundy, bo wtedy Wprowadzał w życie te, te uwagi, po czym znowu wracał do swojego takiego pierwotnego stanu. Izrael Desania, zapytany po walce, czy coś było innego w tym Marwinie, niż w tej pierwszej walce, powiedział, że poprawił boks, że dużo lepiej boksował i dużo y, sprawniej to wyglądało. Natomiast te ciosy nic nie ważyły, i on nawet często sobie powiedział, powiedział w rozmowie, że nawet często przyjmował te ciosy na takiej zasadzie, że przyjmę i tak mi to nic nie zrobi, a dzięki temu sobie będę miał lepszą pozycję do zaatakowania. Yy, takie są moje wstępne wnioski po tym, co, co, co zobaczyliśmy w sobotę. A co ty byś powiedział? No, że Marvin Vetori nie jest Janem Bachowiczem i po prostu nie miał argumentów, żeby widok żeby wygrać z Adesaniem. Oni jakby nie mógł go złapać w stójce żadnym, jakby, nawet jak tam jakieś... Ciosy, to, to, co powiedziałeś, nie, nawet jak jakimś czasem trafił, to te ciosy nie były groźne i, i takie jakby czy, jakiś żadnych takich mocnych, czystych ciosów nie udało mu się gdzieś tam ulokować na głowie, ani no w ogóle jakby miał problem nawet z taką punktatorską walką, z, z którą, w której tak naprawdę nie miał nie miał szans, no bo Adesania jest w takiej, w takich szachach na środku no chyba najlepszy na świecie teraz. No i... Nawet ta presja, którą próbował Marvin jakby robić w walce, jakby była za mała i ta walka się tak naprawdę po chwili jakby przenosiła się tak naprawdę do, 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 do może nie, nie zawsze na środek klatki, ale, ale przeważnie jakby nie zamykał na siatce Adesani i on sobie spokojnie go tam gdzieś ogrywał w takimi punktami. Dobrze korzystał z zasięgu, no ale to jakby to wiemy, że on jest, on jest dobry w tym wszystkim, no, w, w wykorzystywaniu zasięgu. To jest, to jest coś, z czym miał oczywiście problem w walce z Jankiem, no bo Janek, jakby był chyba pierwszym zawodnikiem, nad którym Adesanya nie, 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 nie górował zasięgiem, także wtedy miał problem. Tutaj nie miał tego problemu. Te wszystkie próby sprowadzeń były takie trochę na jedno kopyto, yy, zagądził do siatki, pójść do dwóch nóg. Właśnie to e... było trochę bez sensu, że on większość udanych, jeśli nie wszystkie, wykonał na środku polu. klatki w polu, a mhm. uparł się na to trzymanie pod siatką i za każdym razem tam dostawał serię łokci, i nic Aha. z tego nie wychodziło chyba. Chyba tylko raz mu się udało odciągnąć i sprowadzić, ale to też chyba Adesania wstało od razu. Myślę, to, to jest trochę coś takiego jak e, pamiętam Adrian Kempa się bił z Kaczmarczykiem, i tam było tak samo, że on się po prostu uparł na jedno sprowadzenie, tylko wtedy było co prawda za jedną nogę. I ono nie wychodziło. Patryk bronił to bardzo dobrze, a on dalej jakby w zaparte szedł, próbował. E, no i trochę tutaj był ten case. Jak no, gamer prostu. z Normanem. W walce. Tak. Mhm. Mhm. To też tak było. To. No w każdym razie no tak było widać, że nie ma na niego argumentu, nie ma pomysłu, i a, i tak próbuję. I, e, tak uważam, że no, gdzieś, znaczy widziałem w jakiejś wypowiedzi, że on czuł, że tą walkę wygrywał czy coś, ale no tak no, no, wydaje mi się, że, że. Nie no, ale nie możesz. Jakby rozumiem, że jakby mu jeszcze narożnik coś mówił inaczej, ale oni mu po każdej rundzie mówili, że dostaje w wpierdziel i że ma się obudzić, no to tak. jak możesz mieć. Tak, coś nie tak ze sobą. <laughs> może był w grze. Yy, jak może być coś tak nie tak, że no nie możesz uważać, że wygrywasz walkę, jeśli ci narożnik po każdej rundzie mówi, że nie wygrywasz walki. No to jest absurdalne, no. no tak, no ale no i właśnie to też było ciekawe, że on po prostu nie próbował niczego zmienić. Nie próbował nawet może potem pójść do dwóch nog nóg zacząć przepinać jakoś ty, kontynuację tych zapasów robić jakoś, a on jakby na, na tego takiego dzika bo cały czas to samo. No, Easy był przygotowany na to. Eee, trochę mam wrażenie, że brakowało mu w tej walce szybkości. To znaczy wcześniej jeszcze z Kostą był taki jak Beach atakował z taką prędkością, a tutaj taki już tak jakby. No jakby wiadomo, Taka dalej nie z wolnym bardzo... zawodnikiem. Tak, ale nie był taki szarp, jak to się mówi. Przynajmniej. Ja, ja, ja to tak odebrałem. Okej. Okay. No ja, ja bym na pewno dodał, że był bardzo twardy. To też Adesania mówił tak, że no, że zobacz, na przykład ilon dostał chyba z 30 tych kopnięć na łydkę, i nic to nie low zrobiło, teoret tak, tych low kicków ogólnie, i nic to nie zrobiło, dostał, y no w głowę też dostał spore, i tak mam wrażenie, że tak jak on jest właśnie twardogłowy y w znaczeniu takim trochę, że jest taki uparty w sobie, tak samo był uparty w tej walce, i to go trzymało przy życiu, że tak powiem, tyle czasu, ale no. Nie, nie, jeszcze dużo wody musi upłynąć w rzekach, żeby Marvin Vettori był w stanie pokonać Israel Adesanya, przynajmniej sądząc po tym występie teraz, bo, bo, bo nic tam się nie wydarzyło niesamowitego. Czy coś jeszcze z tej walki chciałem wyciągnąć? Ba bawił się, powiedz mi jak, ci, jak tobie by zawodnik chwycił cię za dupę, klepnął cię, a potem chwycił cię za dupę jak Israel Adesanya, Marvina Vettoriego, jaka byłaby twoja reakcja? No. <laughs> Wiesz, to nigdy nie byłem takiej sytuacji, także nie wiem. No wiem, i też pytanie, czy byłbyś w stanie jakkolwiek zareagować, bo jak jesteś tak deklasowany, jak był tutaj w Etori, to trudno się wkurzyć i walnąć gościa, jak nie możesz do niego doskoczyć. Ale i tak i tak walczył lepiej niż Kosta. Bo on był w tej walce i próbował Ale cały też czekał, zobacz, to, też to co ty, czekało, ale... ty, to co ty no. na przykład mówiłeś, tak? Że nie wolno. Chyba ja nawet się powołałem na ciebie w trakcie komentowania, no że. Izraelem Adesaniem nie możesz sobie pozwolić na ten moment czekania i to też zresztą amerykańscy komentatorzy podkreślali, że Jan Błachowicz zanim obalał w tej czwartej, piątej rundzie, to wygrał jedną rundę, a nawet możliwe, że dwie w stójce i co robił? Nie czekał na Adesanie, pozwalał mu na te wszystkie jego przyruchy czy coś, ale na przykład karcił go tym podwójnym prostym... Zaatakował kopnięciem, zaatakował jakąś kombinację, nie pozwalał mu na takie długie przestoje, w których on sobie spokojnie no. ustawia, czeka, zbiera informacje i jeps, tak jak ty mówisz, strzela z tego bicza. A Vetori tu po, robił tak, minutę był aktywny, potem po minucie reset totalnie i czekamy, co się wydarzy. I nawet tak jak, no już nie wspominam o tym, że tak samo jak w pierwszej walce, totalnie sobie nie radził z, tym, z tą pracą na nogach, nie? I ten Izrael mu uciekał cały czas, nawet jak już był bardzo blisko klatki, robił cyk, cyk i uciekał. Ale to jest trochę też, jakby trzeba zwalić na konto Adesani, bo to on jakby jest dobry w takim spowalnieniu walki. Mm -hmm. On sam nigdy nie narzuca jakiegoś wysokiego tempa. E, jak wygrywa, to nie, nie podkręca tego tempa. Nie pod... I on jest taki, że lubi, jak ta walka ma takie właśnie ślemazarne tempo. Albo nawet nie ślemazarne, co takie bardziej na Tak, Takie, że ktoś tu patrzy, szuka, puści coś takie. I to jest, to jest jego, jego rytm. On się w tym rytmie dobrze bije. Um, Janek też jest dobry w takim, że tu czeka, bo on też lubi coś przepuścić czasami. także tylko Janek może to. Ale to jest jakby po, po, podobną rzecz. Oni, oni próbują w walce wywiązać. Znaczy, próbują. Zwolnić przeciwnika, czyli żeby przeciwnik zaczął się bić w ich tempie, a nie oni, żeby się bili w tempie przeciwnika. No i teraz jest problem, właśnie jak robić presję na takiego zawodnika. Jak rzeczywiście się usiądzie na nim, będziecie robiło cały czas presję, no to on będzie musiał się bić, jakby na, na Twój rytm. Ale żeby zrobić presję na takiego wysokiego zawodnika, który kontruje, no to trzeba wejść na bardzo wiele ciosów. I wydaje mi się, że to też jakby wydarzyło się tutaj. To znaczy, kiedy ten Marvin próbował na początku zarobić tą presję, to Adesany go okopywać, zaczął go uciekać i, i obijać, i on po prostu musiał zwolnić, bo za dużo obrażeń zbierał. To też, wiesz, to nie można, nie można po prostu iść i obrywać i nie robić presję, bo mi kazali robić presję, no bo no wiesz, no jesteśmy zawodnikami, mamy wyobraźnię, już nie, nie, nie raz byliśmy w opałach, i jakby czuję, że jest zagrożenie, jeśli jakoś nie zwolnię, nie pomyślę, nie. Jak ktoś ma dobry lewy prosty, ale Sania ma dobry lewy prosty, ma też dobry ten low kick, to trzeba bić się tak, żeby obejść jakoś tą, tą technikę, bo nie można po prostu pójść na niego, bo on się zatrzyma lewym, zatrzyma cię tą nogą, tak jak na przykład z Kostą. Dlaczego Kosta się zatrzymał? Dlatego, że on mu po prostu prawie, że uciął nogę, ale nie uciąłby mu tej nogi, gdyby on jakby stał i się cofał, ale nie chciał się cofać, chciał robić presję, chciał iść do przodu, no ale po kilku kopnięciach już nie mógł iść, więc, więc tak naprawdę zatrzymał się stanął. No i wtedy on już go sobie rozpracowałby jakby koncertowo, jakby dużo, dużo bardziej i bardziej zdecydowanie wygrał z Kostą na pewno niż z Wetorium, ale no to to jest właśnie, to jest u jego umiejętności. Też się mówi o takich wielkich mistrzach często, że jakby że potrafią sprawić, żeby bardzo dobry zawodnik wyglądał przeciętnie. I to jest ta umiejętność, którą ma, ma Jakby na jego tle Kosta wyglądał bardzo przeciętnie, na jego, na jego tle. Psiecie, tak? Tak, na jego tle dokładnie. Na jego tle ostatnio yy, wetory wyglądał kiepsko. Zobacz jak to, co powiedziałeś, jak gejczy wygląda na tle kabiba, jakby on w ogóle nic nie potrafił. Wyszedł ten kabi, po pobiegł za nim wywrócił go robił co chciał, ale przecież to jest klasowy zawodnik. Okej. Okay. Yy, no, zobaczymy pewnie. Drugie starcie Adesani z Robertem Witakerem i ja powiem szczerze. że, że Zgadzam się, że Adesanya wyczyścił tę dywizję, natomiast jestem ciekaw bardzo tej walki, bo Whitaker, kiedy walczył z Izraelem za pierwszym razem, to był u szczytu tej swojej takiej, takiego załamania, u szczytu tego wypalenia, że tak powiem, zawodowego i no nie zrzuca, nie, nie, trudno powiedzieć, czy to jest kwestia tego, że wtedy przegrał w taki, a nie inny sposób właśnie, że był, że był wyniszczony gdzieś w swoim życiu prywatnym, ale... Wyobrażam sobie, że rzeczywiście mogło trochę tak być, bo jak sobie przypomnę tego tak teraz wcześniejszych walk, no to teraz w głowie rodzi się pytanie, czy to Easy był w stanie go tak zmielić i po prostu jest o tyle lepszy, czy może złożyły się dwa, te dwa elementy i dlatego to tak wyglądało, więc jestem bardzo zaciekawiony tym starciem. Myślę, że ono, ono ma sens jak najbardziej i że będę na nie wyczekiwał z uśmiechem oraz ekscytacją. Mhm. Ciekawa walka, no bo Iteker też jest taki dobry w tych takich szachach i lubi oszukać jakoś dużo e, e, tymi poziomami góra dół pracuje i ogólnie z wodem, także no tylko znowu to jest zawodnik, który prawdopodobnie wyjdzie, może spróbuje robić trochę presji, ale raczej nie i będzie próbował wygrać w, w tych szachach z Adesanią. No i no wydaje mi się, że, że to będzie bardzo ciężkie, no. Dobrze. Jakby Adesanya jest lepszy w, te, w, tej, w tej grze, w której Whitaker jest bardzo dobry, nie? No, przekonamy się pewnie już za około yy, 3-4 miesiące, bo tak mówił Adesanya, wtedy chciałby powalczyć, a jak sam zaznaczył po walce, yy, to on jest królem i on będzie wyznaczał kiedy się bijemy. Dobrze. Drugie starcie wieczoru to to, o którym Ty wspomniałeś. Brandon Moreno. Człowiek, który Yy, był wybierany na końcu w The Ultimate Fighterze. Odpadł z Pentorzą w pierwszej walce w tymże programie. Potem, po przegranych, wyleciał z UFC, wrócił do tego UFC i doszedł do walki o pas. I myślę, że prawie nikt go nie znał, kiedy toczył pierwszy swój pojedynek z Davisonem Figueredo. Tam zaprezentował się fenomenalnie. I teraz, w piątek, jak ja się cieszę, bo zmieniłem w ostatniej chwili swój typ. <laughs> Mimo, że w podcaście mówiłem, że wygra Davison, to potem obejrzałem sobie jeszcze kilka walk, obejrzałem yy, Dana Hardiego i Feldera breakdown tego pojedynku. I sobie tak pomyślałem, kurde, ten Moreno jest w stanie jednak, jakby by wrzucił takie szybkie tempo i zajechał tego Davisona w pierwszej, w drugiej rundzie, to może coś wyczaruje i się udało. Cóż za piękna historia, po prostu pierwszy meksykański mistrz, mimo że UFC próbowało wcześniej robić z Tito Ortiza, potem z Kejna Velasqueza, meksykańskich mistrzów, to się nie udawało, ale teraz w końcu jak najbardziej mogą z tego młodego chłopaka, który jest ma twarz dziecka, a duszę wojownika zrobić wielką gwiazdę. Krzysztof, jak Ci się podobało to starcie? No tak jak już zacząłem mówić, no podobało mi się bardzo, bo właśnie z uwagi na to, że nawet w tym parterze, jeden i drugi szedł po, po skończenie i jakby akcja była taka strasznie wartka. No i ten Moreno jest taki... Mi się podoba jak on boksuje przede wszystkim, bo ma taką pozycję jakby... Jak stoi w pozycji to nie wygląda jak, jak, jak nic specjalnego, ale w ataku jest już jakby dynamiczny, szybki agresywny, taki nie boi się tej wymiany, ale rzeczywiście jak się jak, jak, ustawia nawet tą pozycję, to ma jakąś tam taką gardę, tą taką jakby, no nie wiem, blisko twarzy, no nie, 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 wygląda, nie wygląda jak coś specjalnego, a jak tylko zaczyna atakować, no to już wtedy wygląda rewelacyjnie, także to jest ciekawy, taki jest delikatny dysonans, jak, jak się z nim, jak się go ogląda, myślę, że jak się z nim walczy, to również. No, natomiast figurałem trochę mnie zaskoczył, że taki był. Hmm. E... Ospały. Ospały, dokładnie. Tak jakby na coś czekał. No jakby nie wiem, czy czekał aż się zmęczy przeciwnik, czy czekał na jakiś swój moment. No jakby nie, nie. Nie szedł po zwycięstwo, tak jak we wcześniejszych walkach, tylko tak jakby to on czekał na Moreno i chciał zobaczyć, co Moreno na niego przygotował. No nie wiem. W każdym razie miałem takie wrażenie, że czeka, czeka i, i się nie doczekał, nie. Ale, no zgadzam się, że on trochę ma taki styl, tak, że... Bo on nie, nie toczy tak mega szybkiego pojedynku, tylko on... Idzie yy... i rozbija po prostu tak. systematycznie. I szybko atakuje, jakby jak już dochodzi do momentu ataku, no to wtedy doskakuje i jest po prostu, no jak właśnie bóg wojny, no po prostu rozwala cię w drobny mach, tak jak zrobił z Josephem Benavidezem, jak w tej drugiej walce poczuł krew, no to nie strzedł z niego do końca, aż go nie udusił do nieprzytomności po prostu. I to jest w nim takiego niesamowitego, że on ma ten taki właśnie czutkę... Taki instynkt zabójcy, ale w tej walce się zgadzam z Tobą, że, że było tego wszystkiego dużo mniej, i tak jakby przyjął warunki. Mimo, że w ogóle na kartach punktowych wygrał drugą rundę, i co pewnie też ludzi wielu zdziwiło, ale w sumie zrobił to słusznie, bo on tam zadał więcej ciosów. I generalnie, mimo tego, że Moreno był z góry, to jakby w tym nowym systemie oceniania, to, że masz pozycję z góry, że jesteś w kardzie, ale nie uderzasz. To Cię nie premiuje w żaden sposób, tylko musisz jeszcze wykonywać jakąś pracę. I, I z tego co widziałem to na kartach punktowych, ukradł tę drugą rundę Davison Figueredo. No ale nie miałem takiego wrażenia, że w którymkolwiek on, momencie on. Nadaje tempo temu pojedynkowi, że on jakby on do czegoś prowadzi. Tylko on cały czas, tak jak ty mówisz, trochę wyczekiwał tego, co się wydarzy i szukał może tu nadejdzie szansa. A Moreno wyszedł z takim nastawieniem, że ja tu wyszarpię to zwycięstwo po prostu ci z rąk i, i robił to wszędzie, gdzie się da, a w tym parterze no, zrobił to przepięknie. Do tego no, Figueredo też tam zrobił błąd dość poważny z tą łapą, to nawet w trakcie komentarza yy, dokładnie zacząłem mówić, że o, idzie tam ręka do góry, jak teraz uda się przełożyć i w tym momencie przełożył rękę Moreno i udusił y, Figueret, no bo po prostu nie może tak robić. On, on chciał chyba sobie skontrolować. Nie, właśnie nie do końca wiem, co chciał zrobić tą ręką, ale no, pomógł jeszcze Moreno się, się udusić, więc to było takie z punktu widzenia sztuki graperskiej niezbyt y, niezbyt dobre. No, bo przegrał walkę. Dobrze. Trochę nie, chyba nie ma, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, strasznie mi się podoba ten chłopak. Myślę, że albo dojdzie do, bo tego w sumie tłumacz nie przetłumaczył, a, a Davison Figueredo powiedział, że chciałby za cztery, że da, potrzebuje czterech miesięcy na trening i chciałby zawalczyć po raz trzeci z Moreno, ale ja myślę, że najpierw zostanie zostawiony ten pojedynek z Ascarem Maskarowem, bo panowie mają fajną historię, był remis w tej ich pierwszej walce, to jest jedyna niewygrona walka Moreno od właśnie tych pojedynków, kiedy wrócił do UFC, więc... Więc myślę, że, że to jest taki pojedynek, który zostanie teraz zestawiony, a dadzą yy Davisonowi kogoś, żeby z, postarał się go zmasakrować, jak za dawnych czasów i w ten sposób nabudować kolejne emocje do ewentualnego trzeciego starcia. Mhm. No Może... piękna historia też tego tej, 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 tej mistrza, tak naprawdę takiego, co, co mówiłeś, co, Ale ostatnio same takie ładne historie. No właśnie. Albo Oli, Oliveira, Janek, tak jakby fajnie, że tak pokazuje. Jakby to ostatnie gale, że jednak trzeba po prostu ciężko pracować, nie zrażać się, że coś nie, 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 widzi, nie idzie nam porażkami, i, i tylko po prostu cierpliwie czekać i ten sukces przyjdzie, nie? Z czasem i z, pewnie z ogromem pracy włożonym For w to bo to na Konorze połier, też to samo. Połier, Oby połanie. tylko ta seria się zakończyła, tak mniej więcej w okolicach września, bo Glover Teixeira też długo pracował i się nie zrażał, ale mam nadzieję, że do września to już cała, to ta... już wystarczy nam tych historii, naprawdę, jest super. Myślę, że jest absolutnie, było pięknie, wracamy teraz do, do dominacji mistrzów kategorii jednak. Krzysztof. Aha. Kogo bardziej zapamiętasz po pojedynku e, Leona Edwardsa z, e, z Nate'em Diazem? E, czyj występ? A, wiem, o co Ci chodzi. To znaczy, też taka ciekawa walka pod tym względem, że była bez historii do, do jednej do, pukły. Tak, do, do czwartej do... minuty 50 sekundy, do czwartej minuty trzeciej, trzeciej, trzeci, czwartej przed końcem, minuty tak. piątej rundy. Tak. Tak, jest, tak jest, dwie minuty przed końcem, jakby zry, z, z walka wzbudziła wielkie emocje i rzeczywiście... Leon Edwards przegapił tam ten lewy chyba no i gdzieś tam było bardzo blisko skończenia oczywiście, no ale no gdzieś też przetrwał, więc też w sumie dlatego on jest tak dobrym zawodnikiem, że mimo tego, że był podłączony i naprawdę tam niewiele brakowało, no to jakoś udało mu się przetrwać widziałem tam jakieś pretensje, że, że, że Diaz go tak jakby nie, nie, nie dobił, że się tam po trochę pajacował, ale to też nieprawda, no bo on też był zmęczony i, i, i też jakby Gdyby mógł, to by dobił, no ale próbował, ile, 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 ile dało rady. No chodzi o to, wiesz, że pokazał tym palcem zamiast wtedy ruszyć, tak? Że trafił, pokazał, trafiłem cię zamiast wtedy ruszyć, ale no to też pytanie, czy by był w stanie, jakby ruszył o te no, dwie sekundy wcześniej, nie? Tak, to jest takie. Tak. E, no, w każdym razie no, do tego momentu no, i on pokazał, dlaczego jest tak wysoko i dlaczego nie przegrywał ostat... od lat już walk, no bo on po prostu. Ma taki patent na, na patent na wygrywanie. Po prostu wie, wie, ile trzeba zrobić w walkach, wie, co trzeba zrobić w walce, żeby wygrać i w jakim momencie. I może to, to jest, często to nie jest jakieś super widowiskowe, ani, ani to nie jest jakiś piękny knockout latającym kolanem, tylko rzeczywiście jest taki yy, systematyczny, i jeśli w, widzi, że sobie sprzeciwnik z czymś nie radzi, to jakby nie, nie zmienia ja Technik, nie zmienia wachlarz, nie próbuje, jakby, przedobrzyć, jak to się mówi. Tylko jest taki naprawdę skrupulatny, jeśli chodzi o tą taktykę. Jeśli czuje, że przepuszcza i kontruje, jeśli czuje, że wchodzi low kick, to on po prostu to robi i, I trochę tak było z, z... 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 No Ja mam też trochę wrażenie, że no, jakby, że, że ta MMA tak poszło do przodu, że yy... teraz tacy zawodnicy właśnie będą walczyć wszechstronnie jak Leon Edwards. i jeszcze on jest też wysoki, nawet większy chyba od, 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 od Nate'a, także tam gdzieś tak było widać, że ten Nate jest jeszcze jakby z poprzedniej epoki trochę zawodnikiem MMA i on po prostu na takiego jakby ułożonego zawodnika, który jest rewelacyjny w każdej płaszczyźnie, nie ma argumentu, no bo nie może go złapać w tej stójce, aczkolwiek udało mu się pod sam koniec, ale do tego momentu trochę był bezradny, to znaczy próbował, ale nic nie wychodziło. Leon był ciągle czujny nie ma takich zapasów, żeby sprowadzić takiego zawodnika z takimi zapasami jak jak, 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 jak Lion. no i no pytanie jakby było w parterze, no tego się już jakby teraz się nie dowiemy, ale no, myślę, No z góry żeby... Lion se radził bez problemu, nie? To też było no właśnie. takie, że... właśnie, to chciałem powiedzieć, że było widać, że na pewno z dołu mu nic nie może, przynajmniej na tyle dobry ma grappling z góry, że, że zniwelował rodzicu e, e, Diaza, także e, no to chyba jest po prostu zawodnik nie tak... Zawodnicy na tym poziomie już są nie do przejścia dla Nate'a, no i teraz zostaje jakby szukanie nokautu, no a on nigdy nie był takim zawodnikiem puncherem który szuka tego nokautu tylko takim umęczaczem. Tu mu się tam niby prawie udało, ale z drugiej strony to był tylko, jak tak mówię, jeden cios, który tam przeszedł. No to jest niesamowite, że jak wiele rzeczy się sprawdziło w tym, w tym pojedynku. Przez, 20, przez 24 minuty, no nie miał nic do powiedzenia. Diaz, bo tak trzeba sobie powiedzieć, że tu Edward zgórował na każdym polu. On robił, zresztą robił dokładnie wszystko to, co wszyscy się spodziewali. Robił taki in-out boxing, właśnie okopywał sobie. Jak dochodził do klamry, to zawsze kończył to sprowadzeniem z tej klamry, bo on to umie świetnie robić, że sobie trzyma, odciąga zawodnika, wycina, albo czasem tak po prostu siłowo go ściąga. Tak jak ty mówisz, no Nate jest zawodnikiem wagi lekkiej raczej, więc to też. Było widać tę różnicę, że, że pewnie gdzieś siłowo traci. Jest niesamowite, że tam się wszystko wydarzyło tak, jak przewidywano, no czyli ten Edwards dominował aż do tej piątej rundy i zrobił znów to, co mu się czasem w walkach zdarza, czyli gdzieś trochę przespał, trochę gdzieś był nieuważny i przez to był w tarapatach, bo to jest nie pierwszy raz, kiedy on to robi. I bardzo dużo osób tak mówiło właśnie, że w czwartej, w piątej rundzie może Nate yy, coś tam zagrodzić i tak się też stało. I no, znów kolejną wspaniałą rzeczą jest to, że ten Nate Diaz wystarczy mu jedna minuta dobrej walki w 25-minutowym starciu, żeby sobie kupić wszystkich fanów i jakby to była walka win-win. Leon Edwards zanotował świetną ekspozycję, wygrał pojedynek, a Nate Diaz, mimo że przegrał, to i tak go wszyscy dalej kochają. I teraz pytanie moje brzmi: są dwa pytania. Po pierwsze, Damian Maia. Do którego tak. zaraz przejdziemy, po swoim porażce, powiedział, że bardzo by chciał zawalczyć z Nate'em Diazem, i uważam, że jest to znakomity pomysł, bo yy, Damian Maia nie rozbije już bardzo rozbitego Nate'a Diaza, nie skończy się to jakimś rozcięciem prawdopodobnie. W stójce pewnie Nate będzie miał w, po prostu wszystko, co się da, żeby pokonać, pokonać Maję, ale jeśli by doszło do, do, do sprowadzenia, jeśli ta walka by wylądowała w parterze, to moglibyśmy zobaczyć jakiś po prostu koncert. Yy, po prostu cztery pory roku Vivaldiego, jeśli chodzi o brazylijskie jżurcicu, i coś wspaniałego, a tak jak trochę ty powiedziałeś o tym zawodniku z poprzedniej epoki, no to Damian w tej walce bardzo pokazał, że jest właśnie zawodnikiem z poprzedniej epoki, i trochę jak już zestawiać takich ludzi, którzy gdzieś mają te rekordy liczb pojedynków stoczonych, skończeń, którzy są no, legendami tak naprawdę, to no to ja bym wolał ich oglądać w takich pojedynkach, gdzie jakby jeden jest fenomenalny. Yy, yy, Jasne, tak Wiemy. jak był Ma 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 z Conditem y się bił ostatnio, nie? Z jakiś Dokładnie. czas temu. To taka... To, to właśnie są walki, tak. Super walka, oni są na podobnym poziomie, są z tej epoki właśnie kilka lat wcześniej. No i właśnie y Nate mają, to jest to, to jakby ten, ten sam case. Tą walkę się będzie dobrze oglądało. Ona będzie na fajnym poziomie, na takim jakby, jakby równym, powiedzmy. Na, a, a zestawianie teraz mai z jakimś młodym chłopakiem mocnym, albo, albo Neita z kimś z czołówki, no to po prostu no, z, z, zobaczymy jakby ten cień ich umiejętności z poprzednich lat, no ale myślę, że ciężko będzie o wygranie z, z kimś z czołówki, nie? Ale to jest, w ogóle pamiętasz też rozmawialiśmy o Cebuli, o walce Karola Celińskiego na ACA w Łodzi Aha. i mam wrażenie, że to jest ten sam case, że to, tam też była taka walka, że super się ją oglądało, ale było widać, że no to są zawodnicy, którzy już raczej schodzą powoli, którzy już są, no na przykład no, Karol bazuje na tym swoim takim boksie bardzo, bardzo właśnie dobrym i no widać, że to już nie jest ta szybkość, to nie jest ten boks, który był na przykład, że tam wystarczy mu na 3 minuty, 4 takiej pracy jak kiedyś, a potem już nie. I Aha. jak zestawisz go teraz z takim młodym zawodnikiem, z kimś, kto jest z tej nowej generacji, tak to nazwijmy, no to wychodzą te wszystkie. Te, te, ta, wychodzi ta starość, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale trochę tak, tak jest. Także wychodzi to doświadczenie na minus. A jak zostawisz takich dwóch gości, jak wtedy właśnie Karol z tym rywalem swoim w Łodzi, czy Condit yy, z Braunem, no to nagle tę walkę ci się ogląda super i nie widzisz tego dysonansu yy, lat spędzonych na macie w, obu zawodników i ci się wy, może trochę nawet wydaje, że ona jest dużo lepsza niż jest, nie? Tak. No no. Nawet na, 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 Mike Tyson z rojem się oglądało na, spo, w porządku. Oj, to jest, tak. taka, to, to jest doskonały przykład, no, że to jest. Jak ze, to ma sens wtedy, tylko wtedy. Tak. Dobrze. A co z Leonem Edwardsem? Czy ten człowiek ma szansę pokonać Kamar, Kamaru Usmana w ewentualnym rewanżowym starciu? Bo, tak jak mówiłeś, wydaje mi się, że on jest niezwykle solidny, jest bardzo mocny w każdej płaszczyźnie, ale no, Kamaru Usman to poszedł do przodu jak jak po prostu nie wiem koń na roli no jest jest nie wiem czy, czemu takie porównanie ale no w czasach walki z Edwardem był głównie znakomitym zapaśnikiem plus nie dawał sobie robić krzywdy w stójce a teraz jest po, po strachem na tych nogach i do tego Wydaje mi się, że poszedł, że jest, jest dużo lepszym. Znów trochę tak jak Adesania, Marvin Vettori. To z tej dwójki Edwards, Usman, wydaje mi się, że Usman jest dużo lepszym zawodnikiem niż był wtedy, a Edward jest lepszym zawodnikiem niż wtedy. Mhm. No wiesz, co, Ty też jest w zasadzie ciekawa walka. Myślę, że rzeczywiście Usman jest faworytem, ale myślę, że nie będzie miał tak łatwo. Nie wiem, czy chcemy ogadać o tym teraz, czy... Możesz czy tego tak poczekam. napomknąć. Albo powiedzieć, no. czy, bardziej, czy w takim razie bardziej Covington, czy Edwards, twoim zdaniem, ma szansę z Usmanem. Ewentualnie. No bo pewnie między tą dwójką się będzie rozchodziło, tak? myślę, że żeby wygrać, większą szansę ma Leon Edwards, bo jest w stanie na punkty jakoś tam, być może przez ten swój jakby... Um, 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 szeroki wachlarz umiejętności gdzieś tam... W, 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 wygrać 3 z, z 5 rund na przykład i nie dać sobie zrobić krzywdy. Oczywiście bez, nie mówię, że to jest duża szansa, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, że Leon Edwards tam gdzieś tego Usmana tu wypunktuje go w trzech, w trzech rundach, a mm... A Kobe Covington musi pójść się, i się tym, tą swoją presją, częstotliwością ciosów, łączeniem technik góra-dół, musi atakować Usmana. No i myślę, że no nie ma argumentu, żeby go znokautować, nie ma argumentu takiego fizycznego, także yy, yy, będzie musiał się kopać z koniem, i wydaje mi się, że Usman znowu go skończy. Okay, ja to będzie jakby bardziej wyrównana walka, bo jakby będzie robił presję, będą jakby fajerwerki będzie się działo, niż Leon Edwards, który będzie próbował na punkty ugrać. Może mu się uda, a może będzie tak, że właśnie przez ten Usman go przez pięć rund nie da, nie da sobie krzywdy żadnej zrobić i będzie wygrywał rundę za rundą i będziemy mówili, że to była nudna walka. Ale jakby zagrożenie jest takie, że walka może być nudna, ale wydaje mi się, że większe szanse ma, ma, ma Leon. Okej, okay, no to będziemy do tego wracać w przyszłości. Pewnie będzie tak, że zawalczy, nasz... inaczej, są dwa scenariusze. Albo Usman zawalczy z Covictonem i wtedy Leon Edwards czeka albo stoczy pojedynek z Jorge Masvidalem, z Vidalem, z którym mają yy, niezakopany topór wojenny po tym, jak Jorge mu wypłacił strzała na backstage'u w Londynie. Albo no po prostu zobaczymy walkę Usmana z Leonem Edwardsem. Obie wersje są dla mnie super. Moim zdaniem będzie dużo, za, dużo, zabawnie, wesoło i znakomite MMA zobaczymy w klatce. Więc czemu nie? Trochę nie ma sensu chyba mówić o walce Belala Muhammada z Mają, bo powiedzieliśmy wszystko przed chwilą. Po prostu no Damian Maja wykonał 21 prób sprowadzeń i jedna z nich tylko się udała z tego, co pamiętam. I to jest cały obraz tej walki. No po prostu Damian Maja... No nie mógł zrobić tego, co chciał i przez to nie miał żadnych argumentów, żeby, żeby wygrać ten pojedynek, no. Z Tyronem Woodleyem była podobna walka, też tam był... Tam było gorzej, strzelał, tam. Strzelał, strzelał w nogi, Woodley sprawlował i... No tak, było gorzej, bo go więcej tak bił go Woodley wtedy. I, nie, i żadnej, nie, żadnego nie wykonał, Wtedy nie udało mu się żadne sprowadzenie 0 na 21. Tak. No, to jest niechlubny rekord, jeśli chodzi o yy, UFC. No dobrze. Więc to, tak naprawdę czekamy, co się dalej będzie działo z Belalem. No on też czeka na Liona Edwardsa, no bo pamiętamy, że ta poprzednia walka się skończyła przez ten yy, niechcący, wsadzony palec w oko, więc też pokazywał, wrzucał stories Belal Muhammad, że chciałby się załatwić z Edwardsem. Także niespodziewanie do tego sympatycznego, grzecznego Anglika zrobiła się duża kolejka. W walce otwarcia Paul Craig yy, wystawił Jamalowi Hillowi rękę zestawu łokciowego. I sędzia tego nie zauważył, bo jest fatalny. Nie wiem, jak można było nie skumać, że ta ręka jest, że ta ręka jest, jak można było uważać, że to jest coś w porządku z tą ręką, która letała tak bezwiednie jakby. No nie, absurdalne to było. Yy, czy chcesz coś powiedzieć, czy chcesz zbluzgać sędziego za to zachowanie? No, to nie była dobra decyzja, to znaczy... No tak jak powiedziałeś, no. Ja jestem ciekawy, jakby, jak ten sędzia to argumentował, że dlaczego mu się wydawało, że z tą ręką jest okej, okay, że to nie, nie kwalifikuje się do przerwania, no bo nie wiem czy tam każdy, kto trochę kojarzy anatomię albo każdy, kto tam wi widział, widział jakieś... swoją rękę. Tak, tak, no to, to, no to, to wie, że. To jest nie, nie jest dobrze, no nie? Szczególnie, że ostatnio iżakar miał zła, złamaną rękę. Także to ostatnio te złamania się dzieją, no jak sędzia, no właśnie, sędzia przegapi. So, czasami po prostu zawodnik nie zdąży klepnąć, no czasami nie zdąży klepnąć. No. Czasami ta ręka jest gdzieś wciśnięta, że nie ma jak klepnąć. No, no, no nie wiem, no różne tak jakby nie, 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 nie. przeszkolony sędzia, no nie wiem, jak to nazwać. No to jest no, nie, po prostu bardzo. Nie, bardzo kiepski sędzia, który został przydzielony, bo był z tego stanu, czyli z Arizony, i z tego, co pisał taki amerykański dziennikarz Al-Shahti, to mówił, że no to jest sędzia, który regularnie, regularnie, sędziuje na lokalnych galach w Arizonie i zawsze wygląda to źle, no więc po prostu do, dostał przydział, bo jest stamtąd i to jest na przykład minus tego, że są komisje, że inaczej, na przykład, że w Stanach to tak wygląda, tak, że zamiast sędziować nie sędziują najlepsi sędziowie, tylko ci sędziowie, którzy w danym stanie mają licencję i którzy w danym stanie na przykład są cenieni, tak? I UFC nie może powiedzieć, że ej słuchajcie, to jest karta, karta gala numerowana i kar karta główna, to może nie dawajcie jakiegoś losowego typa, tylko dajmy jednego z najlepszych sędziów. No i niestety, widzisz, tak to się skończyło. Na tej a gali to... jeszcze. a no nie, no, że chciałem wrócić do tego tematu sprzed tygodnia naszego, że no, nie wiem, no to jakby ty, z, z tym sędziowaniem nie, jakby nie jest dobrze i trochę nie. Trzeba znaleźć jakiś sposób, właśnie, żeby po pierwsze, tak jakby ta krytyka, bo, znaczy, krytyka jest, no nie, nie zawsze fajna, ale jest, ale żeby ta się na, na coś się przekładało, no bo na razie, tak jak powiedziałeś, na przykład w Stanach. Nie za bardzo możesz może zmienić sędziego, który ci zostanie przypisany, bo to jakby jesteś tak... Nie wiem, no wiem, że Floyd miał taką historię, że go tam walka z Canelo mu sędzina wypunktowała na remis, gdzie tam było gdzieś może 11 do 1. Adelaida no, Bird. Tego... To jest chyba ta sama sędzina, która sędziuje w UFC. Tak mi się wydaje. Ja, jak się nazywa? Adelaida Bird. Tak czy nie? Hmm. Wydaje mi się, że nie. Poczekaj. No to nie była ta I... córka tego Ledermana. Kate, Kate Lederman, może ona się nazywa. Nie wiem, ta no Nieważne. I on sobie tam w jakiejś walce pamiętam, że w kontrakcie jakby wpisał, że nie chce, żeby ona sędziowała, ale no wiesz, jakby. Tak, zawodnicy jak Floyd, którzy rzeczywiście mogą sobie wpisać coś do kontraktu, no to, się, to, to, to jest właśnie jeden Floyd i nikt inny nie, 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 nie może zrobić i nie mamy jakby z tym żadnego, nie, nie, jak z tym walczyć. A nie, Stanach. sorry, to ja, ja pomyliłem. To była Cynthia J. Ross. Mhm. Wypunktowała mi 114, 114, tak? Tak. No, no. A, a jakby a u nas też rzeczywiście jest tym problem i, 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 i też nie ma trochę jak tych sędziów. No dobra, no nie chcę do tego wracać. Generalnie to jest, to jest, to jest problem i jakby nie, nie tylko u nas i nie od dziś i, i gdzieś tam trzeba będzie powoli z tym kiedy walczyć, no, zwalczać. No. Masz brudny mikrofon. I cały czas tak się dziwi, w sensie jest chyba od kurzu, Przekręć go trochę. Je, tak da, jeszcze. Nie, no jest tak. cały czas widać. Musisz trochę... Czekaj. No tak, no, nie, tak nie, te, cofnij, no cofnij no. O! I dobrze, teraz jest dużo lepiej. Yy, no przepraszam, ale ja na ciebie muszę patrzeć. Pewnie nasi słuchacze raczej tego słuchają niż nas oglądają, bo po co nas oglądać, ale no ja na ciebie muszę patrzeć <laughs> przez całą rozmowę i bardzo mi to odwraca cały czas uwagę, kiedy, kiedy spoglądam w twoją stronę. Na tej gali jeszcze. Zobaczyliśmy. Znakomite starcie muszę sobie otworzyć y, zdjęcie. Brada Ridela z DruDoberem. Totalna wojna od początku do końca. Nawet Izrael Desania po walce poszedł do Dobera, do czyli rywala swojego kolegi brata Ridela i mu pogratulował. Eric Anders, Darren Stewart. Możemy zapomnieć o tej walce. Roland Murphy. Wygrała z J Joan Joanne Calderwood, chociaż ja uważam, że było powinno być odwrotnie. Mowcar Jewoliew. Pokazał yy, jakby za, fen po raz kolejny, że jest fenomenalnym zawodnikiem, Jeśli dochodzi do walki graplerskiej, niemniej uważam, że też trochę ludzie przesadzają z tym, że on za chwilę gdzieś będzie. My myślę, że nie wcale w tym topie może sobie tak łatwo nie poradzić, bo przede wszystkim brakowało innych rzeczy poza tymi zapasami. Panik Janzat pokonała Alexis Davis, Teres McKinney pokonał mata Frevole w 7 sekund. Podbieg, uderzył kombinację 1-2 i zupełnie powalił rywala na ziemię. Potem chciał skoczyć na siatkę, nie udało mu się, uszkodził sobie kolano. Yy, a warto podkreślić, że tydzień wcześniej ten sam ziomek wygrał w 72 sekundy przez nokaut na lokalnej gali i dlatego wskoczył na tę kartę UFC, więc naprawdę dość niesamowitego, jaka historia gościu w... A, jeszcze bo nie dostał bonusu po tej gali, ale jak zapytali na konferencji o niego dziennikarze, to Dejna powiedział spokojnie zadbamy o niego, na no, gościu wygrał w 7 sekund, nie możemy go zostawić bez jakiejś dodatkowej nagrody, więc tak naprawdę yy, zmienił swoje życie w ciągu tygodnia, pewnie stał się zupełnie innym człowiekiem. Fares Ziyam pokonał Luigi'ego miniego i Carlos Felipe J. Colliera w starciu w wadze ciężkiej zawodników z wagi średniej, to dość zabawne. Yy... Czy o tych pojedynkach, które wymieniłem, chciałbyś coś powiedzieć? Nie, bo ja oglądałem niestety tylko te walki od góry. Także obejrzałem. Widzą, widzą państwo, widzą państwo, jest tylko jeden w tym kraju człowiek, który ogląda co tydzień oddechy do dechy prelimsy, gale U.S.T. No. prelimsy wszystko. Może jest trzech, ale raczej jeden. <laughs> I to jest wasz ulubiony prowadzący podcastów. Co jeszcze się wydarzyło w miniony weekend? Held Marcin walczył, czy obejrzałeś A, tak? walkę Marcina? Wiedziałem. Mhm. O, to możesz opowiedzieć, bo ja ci powiem, mhm. że. Y, zaskoczył mnie na, na plus Olivier Obama Mercier. Trochę na minus zaskoczył mnie Marcin Held, ale chciałbym posłuchać twojego y, znakomitego oka, co wypatrzyło w tym starciu. Znaczy wiesz co. Taka rzecz, która się pierwsza rzucała w oczy i wydaje mi się, że ona była dokładnie decydująca i, i, i to jest atletyzm, atletyzm, który był po prostu, jakby nie był na tym samym poziomie co w tej poprzedniej walce i Marcin wyglądał jakby fizycznie gorzej, ruszał się gorzej i tak było i wydaje mi się, że to też było jakby dzięki temu, jakby w konsekwencji tego, y Szereg różnych innych błędów. Rzeczywiście się fizycznie odbijał od Kanadyjczyka, tak? Mhm. I, i, I było to widać, ale z drugiej strony, Marcin, no może nie jest słabym zawodnikiem fizycznie, bo wydaje mi się, że jest dosyć silny. Zresztą tam miałem okazję z nim robić parę razy, ale nie jest takim zawodnikiem, który jakby opiera swój styl na tej, na, na przełamaniu fizy przełamywaniu fizycznie przeciwników. Tutaj jakby nie mógł, nie miał chcę brzydko powiedzieć, że nie miał podjazdu, ale było widać po prostu różnicę jakby siły i że są rzeczy, których on nie może po prostu zrobić, bo, bo jest za, za, za słaby. Ty mówiłeś chyba, że tam on jest, on nie, nie chciał się przygotowywać w Polsce, a nie mógł do tej walki, czy odwrotnie jakoś też tak było, że jakby inaczej to jego przygotowania wyglądały na Nie, no na on, tak on został słyszałem. tam na miejscu, tak? No bo tak. pomiędzy jedną a drugą walką był taki okres, Mięciut. że nie było sensu wracać, nie? Tak. Ale to nie ja mówiłem, nie. Okej, okay, no tak no myślę, że wolałby po prostu się przygotować w Polsce i, i zresztą było widać, że te przygotowanie do poprzedniej walki wyglądały... znaczy musiały wyglądać zupełnie inaczej, no bo jakby ruszał się tak jak tak sprężyście, nawet taki, miał taką dynamikę w sobie w tej poprzedniej walce. Nawet tam, gdzie tam te braki jakby ma techniczne, nawet w stójce, to jakby taktycznie się ruszał dobrze, atakował w pewnym momencie i miał ten taki ten taki ten zryw, ten ząb taki było widać, że on jakby atakuje z pełną prędkością i, 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 i chce trafić, chce zrobić krzywdę, chce zranić, a, a tutaj było tak widać, że noż nawet te w ostatniej rundzie te, 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 te próby dojścia do nogi takie były. Już to wszystko było trochę spóźnione tak jakby on wyszedł do tej walki po skończeniu trzeciej rundy albo drugiej rundy z poprzedniej. Wierzę, że takie miałem wrażenie, że on jest po prostu zmęczony w tej walce. I Właśnie zastanawiam się, czy to myślisz, że no, mogą mieć wpływ, że, że on, wiesz, no, Olivier nie walczył wcześniej, a on miał walkę miesiąc wcześniej, która kosztowała go mnóstwo, bo przecież on narzucił w tej pierwszej rundzie jakieś szalone w tempo, w trzeciej już bronił się i tak naprawdę po prostu czekał tylko, żeby doszło do ostatniego, ostatniego gongu, bo, bo było widać, że jest po prostu bardzo sfatygowany tym wszystkim, co się wydarzyło przez te trzy rundy. Więc może to jest kwestia, nie? No wiesz, myślę, że odczuwał jeszcze trudy poprzedniej walki, no bo to często jest się po rozbijanym, także to jakieś takie nie mówię o pociężkich kontuzjach poważnych, ale nawet takie drobne urazy, jakieś obicia, zbicia, to już się czasami ciągną miesiącami później po walce i się do tego wraca i się odnawiając często, także myślę, że nawet 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 ten okres między jednym a drugą walką nie mógł przepracować tak jakby chciał, bo pewnie był po prostu obolały i i musiało gdzieś tam to ograniczać go podczas treningu, no ale no wiesz, no wiedział, że tak będzie, no i niestety nie, nie jakby nie niefortunnie trafił na zawodnika, który, który miał dłuższą przerwę między jedną a drugą walką, nie wiem też jak jest u też ze zbijaniem wagi, no bo ym, wielu zawodników najbardziej wycieńcza i wymęcza te proces zbijania wagi, no i jeśli musiał to zrobić dwa razy w ciągu jednego miesiąca, no to, to nic dziwnego, że wyglądał nie jak on. Mam wrażenie też, że sobie nie raził trochę Marcin z tą odwrotną pozycją, bo dużo. Nie wiem, czy, czy może to nie jest wynik tego, o czym Ty mówisz, ale ta przednia ręka Mercier'a mu sprawiała dużo problemów, no bo stał w panikucie, nie? No więc i tak się zastanawiam, mhm. czy to, to mi się rzuciło w oczy. No i druga, druga rzecz. No, że Mercier aż sprawdziłem, bo ja pamiętałem, że on w, no, w UFC przegrywał tylko z, tak naprawdę z bardzo dobrymi zawodnikami, ale w tych walkach, w których wygrywał, to on nie wyglądał, nie wiem, jakoś jak nie, wiem, nie przełamywał stójca, jakoś swoich grywali. On dużo klinczował, robił tego typu no. rzeczy. I miał tylko, aż sprawdziłem po tym, jak Marcin wylądował na deskach w tej chyba pierwszej czy drugiej rundzie, już nie pamiętam. No, Mercier przez całą karierę w UFC miał tylko dwa knockdowny, nie? Więc to, to mnie też zdziwiło, że, że był w stanie powalić Marcina na deski, ale no może też to. Poza UFC rzeczy biorą tutaj, mają tutaj coś do znaczenia też? No wiesz co, w poprzedniej walce na pewno Marcin pracował bardzo dobrze lewą ręką, lewym prostym. No i to jest jakby coś, co kiedy bierzemy się z przeciwnikiem z odwrotnej pozycji, mamy ten, ten jab dosyć ograniczony i naprawdę ciężko jest jakby dobrze pracować przednią ręką, kiedy są odwrotne pozycje. Tak samo mańkutowi wtedy ta, ta przednia ręka jest bardziej takim szukaniem dystansu, szuka wymierzeniem odległości, kontrolowaniem przedniej ręki przeciwnika, czyli jakby zajmuje się tym, żeby zabrać przednią rękę przeciwnikowi, a nie a nie samemu, żeby jakieś tam robić obrażenia. No i ważniejsza jest oczywiście ta tylna ręka. No, a gdzieś tam Marcin, jakby ma 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 dobry ten prawy, taki sztywny, ale dosyć krótki i y, 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 to też mogło być, tak jak powiedziałeś, problemem. To znaczy, ciężko, krótki prawy bić bezpośrednio, jeśli nie ma się tej przedniej ręki dobrej, a widać było, że w tej walce, w tej walce miał problem z pracowaniem tą przednią ręką. I nie było mu tak łatwo ustawiać sobie przednią ręką tego prawego, jak, jak w walce z tym Brazylijczykiem. Także być może to. No, ale też z drugiej strony wiesz, no wiedział z kim się będzie bił, wiedział, że będzie się bił z Mańkutem, no to jakby mógł, miał czas, żeby przygotować akcję. Poza tym to jest doświadczony zawodnik i to nie jest pierwsza jego walka z Mańkutem, także też bym nie zwalał jakby całej winy na to, że to była odwrotna pozycja, no bo e, jakby mu się udało sprowadzić walkę na przykład do parteru, no to już nie ma znaczenia, czy to jest leworęczny, czy praworęczny, więc tak jakby nie, nie, nie tylko boks nie grał u Marcina. No mam nadzieję teraz, że... Tak, bo jeśli, jeśli dobrze rozumiem, no to Marcin nie ma już szans sięgnąć po milion w tym turnieju, no ale będzie miał jeszcze kolejne walki, więc, więc mam nadzieję, że po prostu dopisze cenne zwycięstwa. Tam PFL źle nie płaci, więc to dalej jest, jest fajnie, że, że tam w tym turnieju się Marcin znajduje. Co jeszcze się wydarzyło w weekend A wiem, rozmawiałem z Gloverem t Wywiad cały trwa prawie 30 minut i pojawi się na YouTubie Polsatu Sport. Na razie są fragmenty na portalu polsatsport.pl. Polecam, bo jest bardzo fajny ten wywiad, moim zdaniem, jeden z lepszych, jaki ostatnio mi się udało zrobić. Praktycznie nie rozmawiamy w ogóle o walce, o jakichś aspektach technicznych, no bo do walki jest tak dużo czasu, że mam nadzieję, że z Gloverem porozmawiam na miejscu, tam, gdzie się odbędzie ta gala, już o tych sprawach yy, dotyczących samego pojedynku, jakichś takich konkretnych aspektów, a tutaj bardziej sobie porozmawialiśmy o życiu, o o jakiejś o właśnie o karierze, o rekordach y, Clovera, o tym, o tym gdzie, gdzie znajdowała się, gdzie znalazł fontannę młodości i o tym, do którego z mistrzów ja jestem podobny, bo się śmiał ze mnie, że jestem podobny do jednego ze znanych mistrzów, ale to, żeby się dowiedzieć do jakiego, to musicie posłuchać. Yy, no nie szukaj, Krzysztof, bo zaraz powiesz coś nieprzyjemnego i po co nam to. No, dobra. Yy, co jeszcze było? Odbyły się zawody MMA Polska. I tak jak mówiłem tydzień temu, pierwsze Mistrzostwa Polski, Stowarzyszenia MMA Polska, tak jak mówiłem tydzień temu, z tej rywalizacji pomiędzy jednym środowiskiem amatorskim a drugim jest jedna bardzo, wychodzi jedna bardzo dobra rzecz, a jest to fakt, że jest podnoszony poziom tego amatorskiego MMA bardzo wysoko w porównaniu z tym, co się działo wcześniej. No i byłem na wielu zawodach i powiem Wam, że no wyglądało to naprawdę dobrze. Było trochę błędów. Moim zdaniem była trochę za mała hala, jak na to, ile było startujących, bo tam było. Jak wszedłem, to się czułem, jakbym był na mistrzostwach polskiej BJJ, gdzie startuje tysiąc zawodników. Tutaj startowało około 200 ale no hala była dużo mniejsza, więc była wypchana po brzegi. Dwie klatki toczyły tam się pojedynki w juniorach, juniorach pierwszy krok, w seniorach, seniorach pierwszy krok i kobiety, kobiety pierwszy krok i no no Mam wiele lat doświadczenia tych amatorskich różnych zawodów i powiem wam, że wygląda to naprawdę dobrze. Aż byłem zaskoczony, jak dobrze. Są rzeczy do poprawy, na przykład przy, tam, gdzie ja siedziałem i oglądałem, bo się z TJ-em podzieliliśmy, że oglądaliśmy jeden, jedną klatkę, drugi, drugą. No to u mnie na przykład sędzia popełnił błąd taki, że przerwał walkę za wcześnie w duszeniu. Bo tego się raczej, o ile w, w przypadku ciosów, w przypadku knockdownów, no to w tych amatorskich rzeczywiście się przerywa wcześniej i są takie wytyczne. Tak jak przy duszeniach. Raczej się tego nie powinno robić, a tam się sędzia pośpieszył i uznał, że należy przerwać walkę mimo że, że zawodnik nie klepał, to na pewno był jakiś błąd, ale no za dużo więcej błędów na tej, na tej te, podczas tych kilku godzin, gdzie tam byłem, nie zauważyłem, a no sam fakt, że była to gala transmitowana potem w, 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 w telewizji, że były te pojedynki, że była ta ekspozycja w ogóle, no. Z, zawsze najlepszym wyznacznikiem takich rzeczy jest głos od zawodników, a powiem ci, że. No, tam byli zachwyceni i mówili, że, że nie spodziewali się, że aż to będzie tak dobrze wyglądało. I, i sporo osób wychodziło z takim bananem na ustach, że, że było widać olbrzymie zadowolenie z ich strony. Yy, to, co mi, się, co, co mi się tak trafiło, yy, nie co mi się trafiło, co mi się rzuciło w oczy, to, że już jest sporo tam osób w tych amatorskich. O ile się czasy zmieniły, o, że jak 5-6 lat temu jeździłem na takie małe gale to wielu z chłopaków, którzy tam się bili wczoraj, w ten weekend, walczyliby tam w walkach zawodowych, gdzie 5 lat temu walczyli, wiesz, ludzie w walka, w sensie, gdzie walczyli na galach ludzie w walkach zawodowych, to ci ludzie na tych zawodach byli podobnego poziomu, więc ze spokojem, no po pierwsze super, że ten poziom poszedł tak do góry, że ludzie się odszaskują na tych walkach amatorskich, dopiero potem wchodzą w zawodowstwo, oby to się nie skończyło budowaniem rekordów jakichś takich dziwnych, jak w boksie, Niemniej największym chyba talentem na tych zawodach się okazał yy, ojej zapomniałem imienia ja i przepraszam, ale Kryński, ten który się bił na Babilonie ostatnio w walce półamatorskiej, yy, półzawodowej i skopagowany jest warszawskiej i naprawdę chłopak no, przejechał się przez swoją kategorię i wyglądał znakomicie i myślę, że już powoli powinien myśleć o po prostu walkach zawodowych, bo to trochę nie ma sensu dalej. Hmm, czy coś jeszcze nie to wszystko fajnie było naprawdę się dobrze bawiłem trochę tak mówię większa hala następnym razem bo było gorąco jak pierun i i będzie dobrze będzie fajnie no co dalej a, spotkałem Karolinę Kowalkiewicz, która już wie kiedy i z kim się bije, ale wam tego nie powiem, ponieważ mi nie pozwoliła. No i nie jestem taki, ale będzie to bardzo ciekawe starcie. To mogę wam na pewno y, obiecać, bo, bo ma ciekawą rywalkę Karola. Coś słyszałem chyba. Ale to też nie mów. A dobrze. No no nie, nie mów, bo będzie, że wiesz. Wygadaliśmy, a obiecałem, że tego nie zrobimy. Mm, I czekaj, bo mam tutaj zapisane, czy coś jeszcze się działo. A to by coś było w boksie, albo na przykład w czymś takim ciekawym? Co byś, o czym chciałbyś opowiedzieć? Krzysztof? No, myślę właśnie. Mm -hmm. A może byś też w życiu, może się wydarzyło coś, co Cię zbulwersowało, coś, co poruszyło Cię do głębi i po prostu chciałbyś o tym porozmawiać. Mhm. Ja chyba. Wiem, jak Ciebie coś porusza do głębi wtedy robisz... Mm -hmm. <noise> no dobrze. Zostało nam tylko do powiedzenia kilka słów o, Jezu, jesteśmy szybcy dzisiaj jak y, Speedy Gonzalez. Do powiedzenia nam zostało tylko kilka słów na temat tej karty, która w najbliższy weekend, a jest to UFC Fight Night, w, na którym w walce wieczoru zmierzy się Dan Ige z Changsung Jungiem, czyli popularnym korean zombie i powinniśmy widzieć w tym starciu jedną wielką wojnę. Aleksiej Olejnik z Sergejem Śpiwakiem, yy, oprócz tego Diego Lima i Matt Brown, Wellington Turman, Bruno Silva, Marlon Chitovera i Davy Grant oraz Tim Means i Danny Roberts. Patrzę czy jeszcze coś jest fajnego w karcie wstępnej i szczerze powiem, że po prostu nie pamiętam wielu z tych zawodników, więc nie będę ściemniał, że nie będę teraz się popisywał, jak jestem nieprzygotowany, że tam jakaś walka jest fajna, bo nie pamiętam, czy jak walczą ci zawodnicy. Chociaż Virna Jandiroba jest zawsze fajna, bo ma ciekawe włosy i ksywkę nawiązującą do ptaka, który ma takie samo upierzenie jak ona włosy. Tak, no bo ma taką. Aha. ma taką tej czuprynę czarną i ma taką Aha. ksywkę, właśnie jak nazywa się ten ptak po portugalsku. Aha. A z tej karty głównej, czy chciałbyś coś powiedzieć o tych starciach, które przeczytałem? Przypomnisz mi jeszcze raz, jak... Te... Dan Ige kontra Korean Zombie, na przykład. A. O, no to jest ciekawa walka, to znaczy pewnie będą szukali skończenia. I pytanie, to... czy Korean Zombie będzie tym, który zamęczy Ige, czy Ige uda mu się go ustrzelić? Ja bym chciał zobaczyć yy, Korean Zombie w parterze znowu, bo ostatnio oglądaliśmy go głównie w tych wymianach stójkowych, ostatnio z, z Ortegą, tak? To jest ostatnia walka? Tak, chyba tak. Czekaj, muszę sprawdzić, że mnie palnął jakieś chyba. głupoty. No jak nie. Z Ortegą Ty... ostatni raz się bił? Chyba tak. Ale widzisz, znów tych walk jest tyle, że ja nie pamiętam już po prostu. Z łysem Ortegą, którego tak wyboksował, tak? Mhm. Tak mi się wydaje, że to jest ostatnie, ostatnie starcie Korean Zombie. Mixed martial arts record. Yes! I was right. Yy, dokładnie. No, a wcześniej przecież się bił. Yy w grudniu 2019 z Frankiem Edgarem, więc generalnie rzecz biorąc, jeszcze wcześniej z Henato Moicano, jeszcze wcześniej z Airem Rodriguezem jeszcze wcześniej z Denisem Bermudezem. Jeszcze wcześniej z José Aldo, a jeszcze wcześniej z Dustinem Poirierem. Generalnie seria, którą ma Korean Zombie jest jakaś totalnie... Kosmiczna i powinniśmy zobaczyć znakomity pojedynek. Myślę, że raczej będzie toczony w stójce. Niemniej chętnie bym zobaczył znowu jakieś czarodziejskie sztuczki w parterze od Korean Zombie. Bo już po prostu nie pamiętamy, jak on się znakomicie rusza tam na ziemi. Bo tak bardzo upodobał sobie wchodzenie w wymiany i wojny z rywalami w stójce. A Aleksiej Olejnik, Siergiej Spiwak, to może być albo naj. Bardziej jakieś takie niesamowite 40 sekund, nie wiem, 3 minuty, jak w przypadku Aleksja Olejnika często bywa, albo będziemy oglądać 15 minut, albo nie wiem, 10 minut klinczu i to będzie paskudna walka, tak sobie to wyobrażam. Mhm. no mo może być nudne jak fraki z olejem, może, może Olejnik przegrać przez knockout, a może wyczarować jakieś poddanie i w sumie chyba wszyscy, Fajnie by było. wszyscy czekamy trochę na tak jakieś jeszcze jedno fajne poddanie, Ezekiela jeszcze jednego. Na przykład, dokładnie. No i to wszystko chyba. bo W ten weekend coś nic więcej się nie dzieje. Za tydzień będziemy mieli dużo do rozmawiania, bo będzie Babylon, będzie galafen, będzie USC, które będę komentował, więc Aha. znów mnóstwo do opowiedzenia, i może będziemy mieli dla was gościa, którego się nie spodziewacie i na którego nie zasługi, nie zasługujemy my, żeby się u nas pojawił, ale przynajmniej ja nie zasługuję, ale Aha. z całym sercem. Z całym sercem będę będę. Inaczej z całego serca mam nadzieję, że się uda zaprosić tego gościa. Ja Czy też. Już, Krzysztof, Krzysztof, poczyniłeś kroki jakieś? Tak, tak, ja już jakby wystosowałem no już. odpowiednie pismo. Dobrze. Teraz zrobiliśmy taką zapowiedź, jakbyśmy co najmniej, nie wiem, trenera Jocza chcieli wziąć i potem będzie ten gość i ludzie się zawiodą, ale nie nie powinniście się zawieść, bo po prostu staramy się wprowadzić różnorodność do naszego podcastu. A, wpadnie mój ziomek z osiedla, pogadasz. Nie wiem, czy ty nie masz ziomków na osiedlu bardziej ogarniętych w sportach walki niż ja, więc to by mogło rzeczywiście podnieść. Masz no jest swoim kolegom z podwórka co? obok. No Maria, no. Bardzo dobry kolega. Dobrze, Krzysztof. Czy jeszcze coś się stało? O, wiem. Grałeś kiedyś w. Grałeś kiedyś w Robin Hood Legenda Sherwood? Nie, ale przyszedłem no Spider-Man ostatnio z Melą. Udało się? Tak. Ale no. To jak ci się udało pokonać tamtą ostatnią babkę? Co no nie wiem. Mówi? no Tak, że że 40 razy próbowałem, nie pokonywała, ale w końcu nam się udało i, i, i wygraliśmy. I teraz. Młoda może grać sama w Spidermana, bo już wie, jak go przejść. Bo musicie wiedzieć, że Krzysiek jest tak wspaniałym kolegą, że jest tym ziomkiem, który cię zaprasza do siebie, żebyś patrzył, jak on gra w grę. Nie było tak. No wiem, że tak nie było, ale to. gramy w FIFA to ty w zasadzie patrzysz, jak ja gram 2-0. W siódmej minucie było, przypominam. No tak na się skończyło. 2-0 do 7 minuty, a potem ja wyszedłem z pokoju i Krzysztof uważa, że nie, tak naprawdę nie wiem, co się potem wydarzyło. Ale generalnie wychodzi na to, że nie mam absolutnie psychiki, żeby grać w piwę. Znaczy, ja się świetnie bawię, klikowałem. a on wygrywa. Mhm. A, dobrze, trochę jak polska reprezentacja. Yy, dobrze, szanowni państwo, dzisiaj byliśmy w dwójkę, było dużo krócej niż ostatnimi czasy, ale no to też po... Maratonach czasem trzeba wykonać sprint. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami. Najlepszy duet, najlepszy podcast na świecie sportach walki prezentował Wam się w składzie. Krzysztof Gutowski. Cześć. I Dominik Durnia. Do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia.